Monika, Betty i Ted świetnie się dziś bawią. O, Ted jest wyjątkowo szczęśliwy, co jest raczej zrozumiałe, ponieważ ma przed sobą całą górę hamburgerów. Monika tak szybko rozprawiła się ze swoim burgerem. To się nazywa prędkość. Betty też potrafi pokazać, na co ją stać. Ma świetny sposób na pochłonięcie jedzenia w mgnieniu oka. No i wygląda po tym, jak wygląda. Z kolei Ted chce, żeby ta runda była jeszcze bardziej spektakularna. W końcu marzeniem każdego chłopaka jest zbudowanie wieży z burgerów. Ale zbudowanie jej to jedno, a zabezpieczenie jej tak, żeby się nie zawaliła, to już zupełnie inna sprawa. Ups. No i się nie udało. Ale smak burgerów na pewno na tym nie ucierpiał. Wy tak na poważnie? Mentos plus cola? To znaczy, wszyscy wiemy, jak się kończy połączenie tych dwóch rzeczy. Ze strachem i przerażeniem Ted otwiera puszkę coli. No tak, ten wybuch nie robi wrażenia. Można spokojnie odetchnąć. Ted, możesz pić kolę i się nie bać. I jeszcze mentos na deser. Teraz przyszła kolej na Betty. W jej przypadku sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna. Duża butelka. Bum! To wygląda jako rzeźwiający prysznic, prawda? Ech, jaka szkoda. W butelce już nic prawie nie zostało. Za to Betty jest mokra od stóp do głów. Okej, teraz czas na Monikę i jej gigantyczną butelkę. O tak, spodziewajcie się super mega eksplozji. Oj, lepiej na wszelki wypadek odsuńcie się od ekranów. To dopiero fontanna! Wybuch dosięgnął każdego. Ostrzegamy, lepiej nie przeprowadzać tego eksperymentu w domu. Rodzice nie będą zachwyceni. Lody są. Łyżka też. Tylko, że one w ogóle do siebie nie pasują. Ciekawe zestawienia trafiły do każdego z uczestników. Boki zrywać. Monika, przynajmniej próbowałaś. No dobra, precz z łyżką. Można jeść palcami. Jedzenie palcami to dosyć obrzydliwe. Gdzie są twoje maniery? Maniery manierami, ale po lodach nie zostało ani śladu. A u Teda wszystko jak należy. Łyżka i lody pasują do siebie idealnie. Niezły z niego flejtuszek. Teraz przyszła kolej na Betty. Tak, kubełek na lody jest niewiarygodnie duży, ale ona będzie jadła tą łyżką w nieskończoność. Zawodnicy już się trochę znudzili. Ile to już czasu minęło? Dzień? Tydzień? Rok? O nie! Ona zamarzła! A co to za maleństwo? O, Ted też nie ma się czym pochwalić, powiedzmy to sobie wprost. A Betty ma całkiem pusty talerz. Jakie to niesprawiedliwe, prawda? Ale Monika też nie jest do końca zadowolona. No dobra, w sumie jeden cukierek jest lepszy niż nic. Ted, ale z ciebie chciwus. Ale za chwilę on was czymś zaskoczy. Wow, niezła sztuczka. Dobra, to wszystko? A jednak nie. Betty, a po co ci parasol? No dobra, poczekamy. W prognozie nic nie mówili na temat deszczu. O zwykłym deszczu nic nie mówili, ale deszcz cukierków już pada. Och, gdyby wszystkie opady tak wyglądały. Deszcz cukierków, śnieg z lodów, to dopiero byłoby życie. Ted, Monika, dlaczego jesteście tacy skwaszeni?
No dobra, kilka cukierków wpadło tam, gdzie nie trzeba. Ale czy to taki problem? Ale teraz nadszedł czas na prawdziwą ucztę. KitKat. Lubicie ten chrupiący batonik? A najlepiej, kiedy jest go więcej niż jeden. Wtedy smakuje o wiele lepiej. Tym razem poszczęściło się Monice. Jest po prostu zachwycona. Ups. Trzeba się trochę uspokoić. Monika, zachowuj się nieco ciszej. Ted postanowił nie zwlekać i po prostu zacząć jeść swojego KitKata. To chrupanie brzmi jak muzyka. Dobra, Betty, teraz ty. Wygląda na to, że postanowiła się nie patyczkować i chce wykorzystać tę rundę jak najlepiej. Oj, to wygląda przerażająco. Okej, a teraz najbardziej interesująca część. Wow! Monika i jej 100 czekoladek. Tylko spójrzcie, ona wie dokładnie, co robić. Ciekawy przepis. Notujecie go? Tylko do tego trzeba mieć super moce, tak jak Monika. Wow, wyszła całkiem ciekawa zupa. Jajka nie mają nic wspólnego z tymi czekoladowymi apetycznymi batonikami z poprzedniej rundy. Jajka to po prostu jajka. Mamy tu jakichś miłośników jajek? Raczej nie, co widać gołym okiem. Becky, jesteś najodważniejsza. Do dzieła. To jest jakiś koszmar. Surowe jajko prosto do buzi. To jest niewiarygodnie obrzydliwe. Ted nie ma zamiaru tego powtarzać. Ma jakiś genialny pomysł. Zobaczmy jaki. Hej, kolego, a może tak ostrożniej, co? Ups. I co to będzie? Koktajl z jajek? Czy to może być smaczne? Wygląda całkiem dobrze. Ale smakuje obrzydliwie. No, ale czego się spodziewaliście? Ojej, a co tu się dzieje? Dokąd trafiliście? To chyba specjalne miejsce dla tych, którzy przeszli już przez jajeczną rundę. A co z tobą, Monika? Już nie możesz się wycofać. Co za epicki upadek prosto do basenu. Wszędzie są surowe jajka. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie w stanie je z siebie zmyć. Nieładnie naśmiewać się tak z koleżanki. Cóż, teraz wszyscy potrzebują kąpieli. Ojej, papryczka. Z godziny na godzinę robi się coraz trudniej. I oczywiście któryś z uczestników otrzyma jej bardzo dużo. I tym kimś jest Ted. Przykro nam. Ale skoro jest to 100 warstw challenge, to wszystko kręci się wokół jedzenia. Betty ugryzła zaledwie maleńki kawałeczek i pali ją wręcz ogień piekielny. Monika ze strachem chwyta papryczki i gryzie wszystkie naraz. To dopiero wytrzymałość. Natychmiast napij się wody. Ted już wie, co go czeka. Nie może nic z tym zrobić. Dawaj, gryź! Nie ma już odwrotu. Tylko wiadro wody może ugasić ten ogień. Dobrze, że jest jej pod dostatkiem. Biedaczek z tego Teda.
Musi teraz odpocząć po tym, co przeszedł. Co? Tylko jedna guma? O, Ted jest w nieco lepszej sytuacji. Jednak prawdziwą szczęściarą jest Monika. Ble. Betty nie ma zamiaru czekać. Guma do buzi i zaczynamy zabawę. Niestety okazało się jednak, że nie jest aż tak dobra w rzuciu gumy. Ale za to Ted pokaże, na co go stać. Wiedzieliście, że jest mistrzem w robieniu gigantycznych balonów? Ale niestety czasami pękają. Ted, musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Monika nie ma zamiaru kombinować. Żadnych skomplikowanych sztuczek. Im więcej gumy w buzi, tym lepiej. A teraz pokażę początkującemu Tedowi, jak robić balony. Prawdopodobnie ten będzie największy w historii. Monika wznosi się tak wysoko, jakby leciała balonem. Trzymajcie ją! Żegnaj! Miłej podróży! I trzymaj się mocno zębami! Maleńki, żelkowy miś i to tylko jeden. A w tej misce jest ich cała masa. Nieźle. Ale najlepiej, kiedy jest ich cała góra. Betty chce pokazać, jak należy jeść te smakołyki. Jeśli jest ich mało, to spraw, żeby ten widok był niezapomniany. Z kolei Ted lubi się pobawić. Tęskni za swoimi zabawkami. Oczywiście challenge już tak długo trwa, no jak można się było nie znudzić? Dziewczyny, nie bądźcie takimi nudziarami. No co z wami? Monika jest naprawdę podekscytowana. Tak, to wspaniałe, dostać tyle żelków. Można je jeść garściami. Tylko, że ta zachłanność wyszła jej bokiem. Wygląda na to, że wszyscy dostali za swoje. Kto ma pomysł, jak to rozwiązać, co? Średnie tempo na początek. No, nie jest źle. Szczęściara. Prawdziwą szczęściarą to ja jestem. O nie, Tabasco. Czuję, że zbliża się gorąca runda. Już mi podskoczyła temperatura. Ew. Boję się. Monika, teraz ty. Dobra, muszę się tylko przygotować. Wleję tabasko do tych łyżek. What? Oh no. Nie rozumiem, po co to robisz. To pomoże mi jeść powoli, bardzo powoli. Temperatura stopniowo wzrasta. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Biedna. Ja płonę! Przyłóżmy do jej policzków zimne steki. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. To my ci dziękujemy. Mięso doskonale się wysmażyło. Nie zapomnij o swoim tabasco, Kate. Mogłyś ci mi nie przypominać. Zaraz chyba coś się stanie. Gotowe, zrobiłam to. Pozostaje tylko nie wybuchnąć. Ups, nie udało się. Ale teraz mamy bardzo modne fryzury. Ech, będę jadła jak ślimak.
Aha. A ja w końcu pokażę wam, na czym polega super prędkość. Ile słodkości! Nie spieszcie się, dziewczyny. Pomieszajmy to. Ha? Wow, wyszło świetnie. Spróbuję tego jako pierwsza. Jest pyszne. No dalej, oderwij się. Nie poddam się. Ła, wszystko spadło mi na głowę. Przynajmniej mogę dokończyć cukierki. Dobra robota. Teraz ty, Kate. Jestem gotowa, żeby to spróbować. Monika, miałaś rację, są pyszne. Może coś wymyślimy, żeby nie zasnąć. Nieco ulepszymy porcję, Kate. Ojej, jakie kwaśne. Muszę pilnie przepłukać język. No to ja w tym czasie coś przekąszę. Mierzcie czas, zjem te słodkości 10 razy szybciej niż wy. Ha? Dokąd się wybierasz, Mary? Nie mogę przecież zrezygnować w połowie. Ale chyba muszę. Cukierkowy deszcz też jest niesamowity. Tak, wyszło świetnie. Widzę, że znowu mi się poszczęściło. A mnie nie. Chiński makaron z serem. Uwielbiam to danie. Zobaczymy, jak je zjesz jedną pałeczką. To dziwne. Brakuje pałeczki? Ale i tak jestem pewna, że sobie poradzę. I tak właśnie jest. Dobrze mi idzie. Zaraz się zakrztuszę śliną. Gotowe. Twoja kolej. Świetnie, bo już jestem taka głodna. Ha? Co się stało z moimi pałeczkami? Cieszycie się przedwcześnie. I tak dam radę. Obawiam się, że sobie troszkę tu poczekamy. No dalej, nawiń się. Co za żałosne widowisko. Nawet taka porcja jest lepsza niż nic. Pyszności. Dobra, podziwiajcie profesjonalistkę. Rozprawię się z tym daniem w kilka sekund. Zaczynamy. Wow, je tak szybko, jakby miała kilka rąk. I po wszystkim. Kręci mi się w głowie. Tym razem to ja mam pecha. A ja w końcu mogę wszystko szybko zjeść. Wow, to kolorowe wstążki, ekstra. Spójrzcie, jak łatwo się rozwijają. To jest tak wygodne do jedzenia. Jestem zachwycona. Kocham to. Skończyłam, teraz wy. Z chęcią. Smak truskawkowy jest rewelacyjny. Troszkę kwaśne. Kiedy ona wreszcie skończy? Muszę to przyspieszyć. Dobra robota, Mary. Świetnie się spisałaś, Monika. Postaram się powtórzyć wasz sukces. No to zaczynam.
To dopiero prędkość. Lata treningów uczyniły ze mnie prawdziwego mistrza. Przepraszam, prawie wznieciłam pożar. Hurra, nareszcie duża prędkość. A my z Mary nie mamy tyle szczęścia. Ojej, to żelki w kształcie buteleczek. Sprawdzę, jak smakują. Wow, w środku jest syrop. Przeleję go do kubka. Teraz mogę się nim w pełni delektować. To świetny pomysł. To było wspaniałe. Teraz wy. Ja też się zabawię. Również mam całkiem niezły pomysł, jak to zrobić. Zamierzam włożyć słomkę do każdej buteleczki. Wyszło świetnie. Jestem zachwycona tą rundą. Obawiam się, że nie uda mi się wam dorównać. No ale spróbuję. To chyba trochę potrwa. Można się zdrzemnąć. Kropelka i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Nie mam się dokąd spieszyć. Będę musiała interweniować. Dodam troszeczkę tabasco, to od razu wszystko przyspieszy. I jeszcze jedna buteleczka. Zaraz będzie prawdziwe show. Ja płonę! Znowu mi się poszczęściło. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja też nie podzielam tej ekscytacji. Słodkie żele. Niebieski będzie mój. A mój zielony. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy. I mam rację, ma niesamowity smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Dobrze, że ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Jaka piękna spiralka. Dzięki, starałam się. Co za rzut. No to zaczynam. Ten żel wprowadza mnie w trans. Ej, Kate, obudź się. Dobra, pomogę ci. Nic nie pamiętam. Żel na mojej twarzy jest taki dobry. Monika, twoja kolej. Zamierzam wycisnąć ten żel do ostatniej kropli, a pomoże mi w tym zwykły spinacz do ubrań. Spójrzcie na to. Ojej, to takie słodkie. Wspaniale, chyba mi się udało. Musicie przyznać, że jestem geniuszem. Niezaprzeczalnie. Czyżby wreszcie szczęście się do mnie uśmiechnęło? Wow! I do mnie też. A do mnie nie. Wygląda na to, że wszystkie mamy jednak pecha. Nienawidzę śmierdzącego sera. Na sam widok robi mi się niedobrze. W dodatku niesamowicie suchnie. Ale i tak zamierzam spróbować. Nie jest tak źle, jak myślałam. Jakie to było trudne. Muszę natychmiast odświeżyć swój oddech. Uff, od razu lepiej. Właściwie to niezbyt. Wiem, jak mogę sprawić, by ten ser smakował lepiej.
Koreczki! To jest genialne! Zgadzam się. Ale nadal smakuje ohydnie. Ale nic na to nie poradzę, muszę to wszystko zjeść. To jest najbardziej obrzydliwe danie, jakie jadłam. Ojej, aż cię zwaliło z nóg. Teraz jestem naprawdę przerażona, że muszę to zjeść. Postaram się przełamać smak sera słodkim miodem. Sprawdźmy, czy mój plan działa. Nie bardzo. Ale jestem pewna, że bez miodu byłoby jeszcze gorzej. Trzymaj się, Kate. Udało mi się. Teraz potrzebuję dużo miodu. Uff, tak jest o wiele lepiej. Zrobiłyśmy to, Mary! To niesprawiedliwe. Nie wolno mi używać rąk. A ja doskonale poradzę sobie z jedną. Jeszcze się przekonamy. Widzę, że jesteście już gotowe, drogie panie. Wow, aparat fotograficzny. To dopiero nagroda. Potrzebuję go bardziej niż ktokolwiek inny. Mam przeczucie, że walka będzie zacięta. Dobra, zaczynam. Kate, pomóż mi, proszę. Dzięki. No, wychodzi jej całkiem nieźle. Więc ja też sobie poradzę. Mój rysunek jest bezkonkurencyjny. Jest nie do odróżnienia od oryginału. Oh my God! Zwolnij, Kate! Miotasz błyskawicami. What? Poraziłaś mnie! Nie puszczę ci tego płazem. A masz za to fleszem po oczach. Nic nie widzę. A ja zaraz kichnę. Do boju. Moje konkurentki odpadły z wyścigu. Czas biegnie tak szybko. Właśnie dobiega końca. Przepraszam, Monika, ale nie mogę cię pochwalić. Kate, brawo! Wendy, no to najwyraźniej nie jest twoja runda. Wygrałam! Jaki piękny aparat! Daj mi je! Po co ci to zdjęcie, Monika? Oddaj je! Tak słodko na nim wyszłyśmy. Hurra, znowu mi się poszczęściło. Ja niestety nie mam tyle szczęścia. Jesteśmy gotowe. Na pewno. No, teraz wszystko jest tak, jak trzeba. A oto i wasza nagroda. Nigdy nie widziałam tyle złota. Wygląda bardzo kusząco. Szkoda, że nie mogę go wziąć. Za to ja zrobię to z łatwością. Najważniejsze są odpowiednie proporcje, a na moim rysunku są idealne. To jest to. Gdyby miała tyle złota, stać by mnie było na wszystko. Monika, nie ma czasu na bujanie w obłokach. Trzeba działać. Ten złoty brokat pomoże mi wyjść na prowadzenie. Ostrożnie, Wendy! Wszystko zepsułaś. A według mnie wyszło świetnie.
jestem gotów, żeby zobaczyć wasze prace. Oh, no. Będziesz mile zaskoczony. No i jak? Złamałyście mi serce, nie da się na to patrzeć. Stój, to złoto jest nasze. Znowu mam rysować bez użycia rąk. To jakaś kpina. Tylko ja mam farta w tym challenge'u. Ej, Wendy, oddaj moje okulary. Mam nadzieję, że nawet bez nich widzisz ten ogromny smakołyk. Ej! Okay, here we go! Kate, nie musisz się tak wpatrywać. Nagroda i tak będzie moja. Zacznę od pozbycia się konkurencji. Do farby Moniki dodam mydła. Zobaczmy, czy uda jej się namalować. Co to było? Znowu te twoje głupie żarty. Nie mam na nie czasu, muszę malować. To dziwne. Dlaczego farba nie zostaje na kartce? To dopiero pech. Przestań świrować, Monika, ja tu nic nie widzę. Postaram się narysować przynajmniej kontur. Szczerze mówiąc, to wygląda bardziej jak różowy ślimak. Stop. Obawiam się, Monika, że nic ci z tego nie wyszło. A to jest ślimak, a nie guma do rzucia. Wendy, a u ciebie wręcz przeciwnie. To wygląda tak samo jak oryginał. Dziękuję. A więc to jednak była guma. Jak mogłam nie rozpoznać? Za to teraz ją dobrze widzisz, mimo że jej nawet nie spróbujesz. Zjem to wszystko sama. Przygotujcie się, będzie eksplozja. Ojej, Wendy, nie poznaję cię. Nie rozumiem, co w tym takiego śmiesznego. Przestańcie się wygłupiać. Rysowanie jedną ręką jest lepsze niż żadną. To na pewno. Jesteśmy gotowe. Okej. Zaraz zobaczycie coś wyjątkowego. Ośmiornica? To obrzydliwe. Na pewno nie będę o nią walczyła. Z łatwością zepsuję swój rysunek. O nie! To wygląda jak ośmiornica. Gratulacje, zwycięstwo masz już w kieszeni. Chyba nie potrzebuję już tej kartki. Sprytne posunięcie, nie ma papieru, nie ma rysowania. Ale jest origami. Muszę zrobić coś, co na pewno mnie wyeliminuje. Co ty robisz? Jesz papier? Już go zjadłam. Zrobię wszystko, żeby nie spotkać się z ośmiornicą. Trochę się denerwuję. Może podłożymy to wszystko, Kate? Zostałam wrobiona! Wendy, widzę, że nic nie zrobiłaś. Ty też nic, Monika? Dobrze, że chociaż Kate dała z siebie wszystko. Ośmiornica jest twoja. Ale gdzie ona się podziała? Przepraszam, muszę już iść. Nie chcę się z nią spotkać. Ciao. Ośmiornica zaatakowała Monikę. Zdejmijcie ją ze mnie jak najszybciej. W końcu pokażę, na co mnie stać.
Zazdroszczę, ja nie będę mieć tak łatwo. Jestem pewien, że spodoba się wam mój prezent. Szczerze mówiąc, sam nie mogę się od niego oderwać. Dobra, czas z tym skończyć. Mam tu większego popita. Wow, marzyłam o takim. Awesome. Więc chwytajcie za pędzle i do dzieła. Mam tu tajną broń. Jestem pewna, że nie macie szans z moim nosem. Zaraz się przekonamy. Dodam tyle kolorów, ile się da i odbiję je na papierze. To niezły pomysł. Nie wyszło to za dobrze. Może muszę jeszcze raz odbić. Monika chyba wychodzi na prowadzenie. Muszę ją dogonić. Myślę, że świetnie mi wychodzi. Co to za bohomas u Wendy? Lepiej przestań. O nie, to naprawdę nie wyszło dobrze. Please stop. Zaraz zobaczymy, co tam narysowałyście. Musisz się zgodzić, jest idealny. No całkiem nieźle. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o pracach Kate i Wendy. Monika, ten popyt jest twój. Chętnie się nim pobawię. Ja też chcę kawałek. Nie przestawajcie, dziewczyny, to mi się całkiem podoba. O nie, on rwie się na części. No i okej, tyle mi wystarczy. O nie, będę rysować bez rąk. Obawiam się, że trzeba się z tym pogodzić. Hej! Jestem pewien, że nowa nagroda się wam spodoba. No co tak siedzicie? Do dzieła! Here we go! Te szpilki są wyraźnie w moim rozmiarze. Nie wydaje mi się, Wendy. Na mnie pewnie lepiej by pasowały. Sądzę, że będziesz miała okazję, żeby to sprawdzić, bo mój rysunek wygra. Przestań chlapać. Tylko nie to. Wylałaś wodę na mój rysunek. Wasze wieczne kłótnie rozproszyły mnie. Muszę pilnie naprawić sytuację. A Skittles mi w tym pomogą. Zobaczcie, jak super wyszło. Wow! Czas minął. Yes! Monika, brawa jak zawsze. Cool! Abstrakcja? Nie lubię tego typu rzeczy. To jednak zdecydowanie lepsze niż rysunek Kate. Hey! Znowu wygrałam. Ten but z bliska wygląda jeszcze lepiej. Przymierzę go. O nie, ale porażka.